Witamy was wszystkich bardzo serdecznie ponownie po tej króciutkiej przerwie. Spotkanie numer 3 z dzisiaj 5 zaplanowanych. Tym razem patrzymy na grupę B. Będzie to Wisła Piasku versus Jedzie Tramwaj. Dla zespołu Jedzie Tramwaj jest to spotkanie debiutanckie, natomiast Wisła Piasku miała okazję zmierzyć się już z RFF-em i uderzyć w mur. No zobaczymy właśnie, jestem bardzo ciekaw, bo debiutujący Jedzie Tramwaj versus podrażniona Wisła Piasku. A cóż. Zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Zresztą powoli zaczynają się już gracze podłączać, więc... Tak, niedługo tutaj będziemy coś widzieć. Jak na razie przejdźmy jeszcze na szybko na grupy. W grupie B, dzisiaj to jest pierwsze spotkanie, z tabelka jest aktualna. Mamy Proland z jedną porażką, Wisłę Piasku z jedną porażką, Jedzie Tramwaj, jak wspominaliśmy, jeszcze bez gier, to będzie ich pierwsza, oraz Real Frfr, którzy mają dwie wygrane. Przedstawmy w takim razie zawodników, których teraz będziemy widzieć. Po stronie Wisły Piasku mamy Jacoba, Dasema, Papieża, Boskija oraz Son Goasa. Natomiast po stronie Jedzie Tramwaj mamy Budyń, Bartes, Tideman, Xaori oraz Melonas. Cóż, mamy jeszcze jakieś przemyślenia, czy już będziemy przechodzić? Tutaj widzimy już pierwsze bany na drafcie. To Felipe, idziemy już na draft? Myślę, że draft. Bardzo mi się już podoba ban Razora, który w tym turnieju... A nie, nie spoileruj. Filip, come on. Filip, który nie jest Filipem, zaspoilerował nam. Jak widzimy, pierwszy ban dla Wisły, Razor. Później jeszcze był ban na Ajo. Jedzie Tramwaj, kontrują banem na Chena oraz Antymaga. Jak na razie bany dosyć oczekiwane, bez jakichś większych zaskoczeń. Trzeci ban na Morflinga, ciekawe. To musi być jakaś forma respekt panu. Nie znam niestety tak dobrze zawodników Jedzie Tramwaju. Nie wiem, jak w sumie odmienić tą nazwę. Niemniej jednak możliwe, że to jest jakaś forma respektu. Kolejny ban na Voida i ostatni ban po stronie Tramwaju, ban na Hoodwinka. Hoodwink bardzo mocny w ostatnich patchach, więc też myślę, że zawsze dobrze jest go wrzucić z gry od razu. Właśnie zwróciłem uwagę, to mała ikonka, nie banner, tylko to mała ikonka drużyny Tramwaju. To jest chyba klatka z czołówki miodowych lat. Też mi się tak zdaje. Piękna sprawa. Bardzo lubię, jak te drużyny mają jakieś takie śmieszne loga, jakieś takie smaczki wrzucone tu i ówdzie. Bardzo fajna sprawa. No i cóż, oczekujemy na pierwszy pik. Jedzie Tramwaj, już wykorzystują zapasowy czas, co jest dosyć nietypowe jak na pierwszy pik. Zobaczymy. CMK. No to jest bardzo rozsądna pozycja numer 5. Wisła, od razu Leszrak. Nic dziwnego, Leszrak. Dobry nam idzie, Leszrak dobry także jako support na czwórce, nawet na piątce go widzieliśmy. Bardzo silna postać. Nerf, jeden jedyny jaki dostał w ostatnim patchu na talent na poziomie 20, który z tego co się orientuje i tak przez nikogo nie jest brany, więc ta postać jest praktycznie nietknięta. Nie, Lesz niezwykle mocny, szczególnie jeszcze w rękach Wisły Piasku. No. Mocny first pick, szczególnie, że też mogę go flexować na supporta w najgorszym wypadku. I na support Kinem idzie jest bardzo dobry, ze sporymi sukcesami, więc to myślę, że nie ma tej gorszego, lepszego przypadku z tą postacią. No i cóż, Jedzie Tramwaj, ban na Liona. Jeszcze mają jednego bana, zobaczymy co tutaj zostanie zbanowane. Jak na razie Wisła ma tutaj praktycznie wszystkie pozycje otwarte, trudno coś konkretnie targetować. Radiant Team Ban. Mamy bana na Primal Beasta. Primal Beast był grywany przez papieża na midzie, więc zrozumiały ban. Tak bardzo targetowany w jednego zawodnika. Nic dziwnego, silny zawodnik, choć no cała Wisła Piasku, no to jest jednak bardzo mocny zespół. Pomimo tego, co widzieliśmy w pierwszej grze, no jednak trzeba im przyznać, grali na jeszcze mocniejszy, najwidoczniej zespół. No i ostatni ban w tej fazie, Warlock. Ciekawy ban. Nie wiem, czy to jest jakiś konkretnie
Co tej Warlock mógłby psuć Wiśle, że akurat chcą się go pozbyć. Warlock nie jest aż tak bardzo popularny. Może to jest chęć wyzbycia się jakiejś form TP cancela, czy przerywania interakcji na odległość. Zobaczymy, jak na razie Abaddon. Abaddon raczej z pozycji 5, choć może być flexowany na offlane'a. Może być także flexowany na jedynkę, więc jak najbardziej ten draft Wisły dalej mocno otwarty. Tak, tak jak właśnie mówisz, bardzo otwarty, ciężko jeszcze te postaci gdzieś rozmieścić na liniach. Dają sobie dużo przestrzeni na to, żeby ustawić ten draft tak, jak będzie im potrzebny i tak, jak im będzie wygodny. Już panowie motorniczy dalej się zastanawiają. Połowa czasu zapasowego. A. Mars! Mars raczej z pozycji 3, teraz z ostatnimi zmianami broszki. Chyba już będzie mniej popularny z mida, no to nie będzie już broszka, która nie może krytować. Broszka oczywiście Revenant prócz. Gaduję, że to będzie raczej pozycja numer 3. Bardzo silna pozycja numer 3, dobry AoE control. Dobry damage, dobre wszystko. Nawet mimo tego nerfa broczki, to w ostatnich turniejach jeden z najbardziej popularnych offlanerów. Jak może nawet nie najbardziej popularny pierwszy. To bardzo silna postać, niezależnie broszki lub nie. Broszka to był dosyć egzotyczny build, dosyć taki nowy. Co nie zmienia faktu, że Mars dalej jest bardzo silny. Ancient Apparition, kolejny wybór panów motorniczych. AA zgaduje z pozycji numer 4 i Wisła kontruje tą MIP-em. Ciekawe. Nie boją się tutaj wyłączenia heala. Dosyć... odważny pik. Mipo zgaduje, że będzie raczej z pozycji numer 1. Na midzie papierze raczej ja przynajmniej osobiście nie miałem okazji wydywać, żeby grał mipem, więc stąd to założenie, że raczej pozycja 1. Nature's Prophet. To by klarowało tutaj Leshraka raczej na mida. Nature's Prophet raczej z pozycji 4, Abaddon 5, Mipo 1, Leshrak 2. Czyli ostatnim pikiem Wisły byłby offlane, ale to jeszcze zobaczymy. Dalej jest jeszcze troszeczkę miejsca na dostosowania potencjalnie draftu. No i zawodnicy widzimy grający w tej grze. Pozdrawiałem nas na czacie. Jestem ciekawy, co takiego wydarzyło się 5 minut do przodu, że mają okazję tutaj pisać. Proszę nie spoilerować. Nie sądzę, żeby ta gra się skończyła, zanim myśmy rozpoczęli. Byłby bardzo nietypowy. Draft się skończył. No właśnie. Winny się tłumaczy. Proszę nie podglądać. Widzimy tutaj papieża na czacie, który podgląda wrogi draft. Wow. A nie, czekaj. On to tak nie działa. On chyba widzi cały już draft wroga. No i cóż... Tramwaj się rozpędza, kolejnym dodatkiem do naszego pięknego pojazdu będzie Juggernaut, tutaj raczej bez żadnych wątpliwości, pozycja numer 1. Jestem ciekaw, jakim midem będą chcieli otworzyć sobie early to mid game. Czy jest jakaś postać, która jeździ? Może Tekkis? Coś, co ma kółka. Chciałbym zobaczyć jakąś postać Centaur z kółkami. W sumie tak, ej, Centaur z Scepterem. To byłoby bardzo takie, powiedziałbym, lore accurate do nazwy zespołu. Chciałbym zobaczyć coś z kółkami, coś jeżdżącego, byśmy mogli powiedzieć, że tutaj motorniczy rozjechali kogoś. Wydaje mi się, że mecz jeszcze się nie skończył. To byłoby całkiem imponujące. Nawet RFF potrzebował 15 minut, żeby pokonać tutaj swoich przeciwników, więc że jednak nie. No cóż, ostatnie dwa bany po stronie Wisły. Winter Wyvern, Viper. Obie postacie mogą być jak najbardziej grywane na offlane'a i robiłyby tutaj dużo, mogłyby tutaj potencjalnie robić dużo problemów w Wiśle. Szczególnie tej Mipo i Winter Skirt byłby problematyczny. Viper też, to jest dużo damage'a na single target, amplifikacja reszty obrażeń magicznych, byłby potencjalnie spory nóg. Nic dziwnego, że Wisła to panuje.
Z drugiej strony jedzie tramwaj, panują ursy i trolla. Wydaje mi się, że Wisła mimo wszystko patrzy na wybór offlane'a, a nie pozycji 1. Też bym tak myślał. Ciekawe bany. Ale może... 20 sekund dla tramwajarzy. No i mamy last pick mid lina. Bardzo przyzwoity wybór. Dużo magicznego damage'a, AoE control, potencjalnie nuke mocny, no single target damage, co przy zabójstwie MIP-a dużo pomoże. Single target i bardzo szybki, więc też w przypadku Leszraka nie będzie miał czasu na jakieś podhealowanie się. No tak. Myślę, że całkiem sensowny. Na MIP-a też. Może nawet zabicie Abaddona, zanim zdąży odpalić ulta. No to jest jak najbardziej, no też AoE potencjalnie poradzenie sobie z duszem profeta. I dużo, dużo fajnych zastosowań do tej liny. Wybór mi się jak najbardziej podoba. No całkiem solidne domknięcie. No cóż, jesteśmy ciekawi, czym domknie swój draft Wisła. I dużo może być dobrych wyborów. Widzimy otwartego Centaura. Centaur był bardzo popularny. Nie byłby tutaj dziwnym wyborem. Może z lekka problematycznym z racji Areny Marsa. To jednak arena tej może zatrzymać przejazd Wisły. Byłoby trochę w sumie dziwne, że Wisła miałaby ten jeżdżący draft, a panowie motorniczy to niezbyt. Ten żart chyba powoli się robi nudny. Myślę, że jakie opcje zostały ewentualnie dla Wisły i przekonamy się... Londruid? Londruid! No, Wisła ma bardzo mocny push. To im trzeba przyznać. Mam wrażenie, że chcą tutaj pobić rekord szybkości gry. Jak na razie rekord należy do RelfRyfry, tak zwanego RFF-u, 15,5 minuty. No, ciekawy. W przypadku wygranych teamfightów przy obiektywach te budynki będą się topić. To prawda. No i cóż, jak widzimy, to co spekulowaliśmy, papież na Leszraku, Son Goas tutaj na profecie, Son Goas supporta, oczywiście papież z mida, boski wydaje mi się, w takim razie musi być piątki. No i mamy MIP-a oczywiście jeden, Jacoba 3 na... Podoba mi się ten piaskowy draft. Myślę, że... Mocne tempo. Tak, właśnie, mocne tempo. W przypadku wygranych tych fightów to branie obiektywów będzie... Będzie szybkie. Bardzo sprawne. No cóż, zaraz się przekonamy. Jak na razie jeszcze nikt tutaj przypadkiem się nie wygadał z obecnych w tej grze, że gra się skończyła. Musimy mieć z tyłu głowy, że jesteśmy 5 minut z tyłu. O Boże, mam nadzieję, że nie będzie spoilerów. TWM. Nawet nie zdążyłem tutaj wspomnieć, nawet nie zdążyłem pomyśleć o tym, że ty byłeś winowajcą ostatniego spoileru, jak mieliśmy, a już się zgłosiłeś. Jak tu uderz w stół, a nożyce się odezwą, TWM od razu przeprasza, nawet nic nie musiałem powiedzieć. no cóż. Tutaj padło pytanie na temat poziomu zawodników, tramwajarzy, motorniczych dokładniej. Większość zawodników mieści się w wysokim enchantie, Barthez natomiast jest immortalem, nie wiem na jakim poziomie, więc myślę, że mają tutaj pewną, mają tutaj, zawsze każdy ma szansę. Jak duże to już jest, to już pozostawię tutaj wszystkim do własnej analizy. Wysoki enchant, a zawodnik Melonas to Divine 5, więc... A, rzeczywiście, mieliśmy nawet. Dokładnie, bardzo mądre słowa od Moleksa. MMR to tylko liczba. Tak, też sobie zawsze to powtarzam. Zarobki, wzrost, ja też tak powtarzam regularnie, jak mi się uda. W sumie regularnie to jest sugestia, że regularnie wychodziłbym na randki. Raz na jakiś czas, jak mi się uda, to mówię, że... Wzrost to tylko liczba. A stan konta także.
No cóż, agresywne podejście zawodników Wisły, oni się nie obawiają i tutaj motorniczy muszą się troszeczkę wycofać. Bartek jest pozostawiony samemu po drugiej stronie od swojego zespołu. Nie może pójść w dół, musi iść w górę, bo tam jest jego strona. No i chyba mu się nie uda, zeslowowany, zrutowany. Bartek zginie, first blood dla Jacoba. Dobry start dla Londruida, chociaż teraz kontrinicjacja. Papież bardzo low, papież, oj, wypchany włócznią! Coś tutaj nie poszło! Papież wydaje się uciekać do bezpieczeństwa, z drugiej strony Budda, bardzo low, jeszcze dwa kliki, ładny stun, blokuje przeciwników, Sąd Goaz teraz teleportuje, papież zdobędzie zabójstwo, zadowolony. W międzyczasie Mipo podnosi dwie runy, to jest 2-0 dla zawodników Wisły, no i ten Mars chyba zapłaci za swoje grzechy. Mamy drugi granat, Mars slowowany. Włócznia nie odrzuca Emisia, ale mimo wszystko jednak Mars zostanie pozostawiony samemu sobie. No cóż, start jak najbardziej przyjemny dla zawodników Wisły. To chyba była ta kopalnia kontentu, o której byliśmy powiadomieni na czacie. Tak, byliśmy informowani, że zawodnik grający Marsem może tutaj... Może mieć tutaj ciekawe zagrywki. Start przyjemny, widzimy już butelkę na papieżu. No, ten mit zrobił się 3 razy trudniejszy dla Liny. Pomijając sam fakt śmierci na start. No i teraz wymiana. Papież dosyć low, ma jeszcze jeden ładunek, ma jeszcze Fairfire. Próbuję teraz obracać stun, bardzo ładny. Mamy jeszcze Lightning Storm, jeszcze jeden right click, solo kill na midzie. Bardzo ładnie rozegrane, zbaitował tutaj, przetrzymał Fairfire, przetrzymał jeden ładunek. No i tym lepszy start dla tego zawodnika. Dobrze rozegrane, tam jeszcze będzie 8 sekund cooldownu na TP-ku, więc... Oj, Lina tutaj troszeczkę straci, tak? Widzimy, jeszcze kilka sekund będzie musiał oczekiwać. No, to jest słaby start na tym midzie. Zobaczmy teraz na inne linie na bocie. Jak na razie wygląda... Stosunkowo wyrównanie, tutaj przewaga jednak dla Seedów Meepo. Dobra, wyrównanie to jest może troszeczkę zbyt luźne określenie. Meepo 6 last hitów, 7 last hitów, 3 deny, Mars jedynie 2 last hity, 1 deny, 3 last hity. No, raczej ten bot po stronie chwilowo Wisły. Zobaczmy na górę. Na górze no to chyba linia wygląda najlepiej dla... zawodników motorniczych, 8 last hitów, 5 denajów dla Juggernauta. Choć i tak Londruid też... Kłopoty Buddy na midzie. Oj, na midzie. Gang na Buddzie, Sąd Goaz tutaj przeteleportował się, przyszedł na piechotę, już miał gotową teleportację, nie była ona niezbędna. Papież zabija po raz kolejny na tym midzie. 4. level dla Leszraka przed 3. minutą. Oj, jest trochę tragicznie. To jest zdecydowanie bardziej forma bestia na zawodniku papież niż w poprzednim meczu. Widzimy tutaj mocno inaczej idący mid, choć też trzeba przyznać, że istnieje mniej więcej 8000 MMR różnicy pomiędzy jego poprzednim a obecnym oponentem na środkowej ścieżce, więc... Meepo troszeczkę harasowany, nie ma włóczni, jest jeszcze W, ale raczej bezpieczny na bocie. Fajna fala do niego zmierza, więc raczej się czuje komfortowo. Na górze dalej bardzo wyrównanie, choć Juggernaut tutaj bardzo dużo denajów. Linia definitywnie najlepsza dla tramwaju. Dużo tutaj chyba nie ma co mówić. Wróćmy na środek może. Side lane póki co. Chociaż są Goaz, kłopoty na bocie. Kłopoty na bocie, Sąd Goaz jest dajwowany. Sąd Goaz umiera, pierwsze zabójstwo dla zawodników tramwaju. Ta bestia się może rozpędza. No cóż, oby ich następny przystanek nie był wysiadką, nie był końcem trasy. Natomiast na midzie, no, widzimy przewagę 2 poziomów Leszraka nad Liną, 5. poziom do 3. No tutaj definitywnie wysiadka. Sąd Goaz cały czas tutaj
Tam tuje Linę, się przeteleportuje. Lina zdążyła chyba podnieść Lunę. Lina nawet nie ma butelki! Nieważne! Nie. Lina tutaj zagrożona, posiada Quelling Blade'a, mocno obity. Oj, Budda będzie musiał się cofnąć, raczej nie zginie, ale no to bardzo dla niego niekorzystna sytuacja. Jest mocno obity, nie ma regeneracji. Bartę spróbuje to skontrować jakoś, ale... No Bartę z tej coś klika, spokojnie. Ale no Lina dopiero teraz salwa będzie wypuszczana, więc ten zawodnik, no 200 HP, 5 sticków, nie może zbytnio podejść do linii. Może jeszcze jedno Dragon Slave'a, jeszcze jednego będzie musiał użyć, żeby coś tam zaskitować, ale więcej nie zrobi. No tutaj naprawdę, no nie będą mogli liczyć za bardzo na niego w najbliższym czasie, żeby pomógł sidelane'om. Czyli będzie musiał pracować nad... Raczej swoją farmą i odbiciem się jak najbardziej. Jestem ciekawy w sumie networthów. Przełączymy dosyć szybko. Lina 1300. Dymy u góry. Oj, dymy u góry, głęboki dive. Jacob tutaj goni Crystal Maiden. Mamy Ruta. Crystal Maiden zginie. Z drugiej strony Boski troszeczkę harasowany, ale raczej nie jest zagrożony. Juggernaut tutaj się wycofa, stracił nawet troszeczkę creepów pod wieżą. Przez tą wymianę. No ale ten mit, szósty level na Leszraku. Lina czwarty, Leszrak nawet jest 6,5. Ta wieża nam idzie długo, nie postoi. 3300 do 1300. Leszrak prawie potrójny networth i teraz Budda dive'owany. Teleportacja ze strony Sunglassa. Bartes teraz defensywnie teleportuje się, żeby pomóc swojemu midowi. Ładny stun. Papież przejął agro, ale Bartes tutaj zginął. Zdobywa pierwsze zabójstwo. Leszrak ginie! Lina na pewno bardzo zadowolona. Pojawia się tutaj Boski wraz z Sunglassem. Budda tego raczej nie przeżyje. Ale to zabójstwo na Leszraku zabija jeszcze kuriera przed śmiercią. Jego networth wzrósło 50%. Pociągnął tą kurę za sobą do grobu jeszcze zanim Abaddon go skasował, więc... No, na pewno... Znowu dymy u góry. Dużo doświadczenia na górze, co tutaj się dzieje? Bardzo głęboki dive, tym razem umiera Juggernaut, jego supporty były zajęte pomaganiem na środku, nikt nie mógł mu przyjść z odsieczą. No i to co widzimy, ten Londruid, który... No może sobie pozwolić na dużo, szczególnie jak ma świadomość, że supporty w wrogim zespole no nie mają teleportacji, nie są w stanie zareagować. I teraz próba inicjacji na Crystal Maiden. Przyda się tutaj Root. Roota nie ma. Crystal Maiden ucieknie pod swoje T2. No i cóż, Budda pomimo zabójstwa na tym Leszraku dalej jeszcze bez szóstego poziomu, choć troszeczkę odrobił tą różnicę expa. No i ta jedynka u góry już na wykończeniu. Oj, na górze mamy jeszcze śmieć Crystal Maiden i T1 zostanie zniszczony. Juggernaut trochę odważnie. Nie ma już tutaj wieży, do której mógłby się cofnąć. Śmierć? Nature's Profeta. A tutaj chyba była jakaś wymiana. Ach, to była próba podjęcia runy Expa. Runa Expa jedna wzięta przez motorniczych. Wprawdzie Sunglass zdobył zabójstwo, ale... Oj, papież! Co tutaj się wydarzyło? Aru! Jak on zginął? Lina wykorzystała swoje spele. Widzimy tutaj AA, no... Ten zawodnik mocno traci swoją przewagę. Przypomnijmy, było... W pewnym momencie Leszrak posiadał poziom 6,5 zasadniczo. Lina dopiero była na czwartym. Teraz zawodnicy są na tym samym poziomie, z lekką wprawdzie przewagą expa, ale... No, naprawdę ta przewaga jest marnowana. Jakieś, no, nierozsądne jakieś zagranie z jego strony. W międzyczasie runa regeny na bocie. No, tym bardziej Lina tutaj jest zadowolona. No i widzimy, było 1300 do 3300, jest teraz 4600 do 3000. No, dużo, mocno odrobiona ta strata. Widzimy czterech zawodników, Boski tutaj. Możliwe, że został złapany stunem, będzie slowowany. Może to nie będzie kill na Leszraku, ale ładny spear. No i zginie. Kontrinicjacja, Sunglass rzuca tutaj granat. Budda tutaj zaczyna farmić staki. Papież zastanawia się, czy wejść. Stun trafia w linę. Budda tutaj musi się wycofywać. Arena. Mamy spear. Papież bardzo low, papież zginie. Mars tutaj ledwo przeżyje. Crystal Maiden, Diabolic Edict też jeden za mało. 20 HP na CMC zostało. Ja dziękuję. No i znowu ten Leszrak umiera. 16 nawet. Zbyt pewny siebie ten zawodnik. Papież umiera po raz trzeci. Bardzo...
Papież umiera po... Przepraszam, upada po raz trzeci pod krzyżem, jakim jest kierowanie na midzie. Przepraszam. Kiedyś gdzieś słyszałem tą historię. No coś mogło być. Inspiruje się z pewnością swoim idolem. Próbuję się wyładować na bot T1. O Boże. Niemniej jednak dalej szósty poziom na tym leszraku, dalej 5000 networka, dalej jest potężny ten zawodnik i wieża na midzie i na topie już zniknęła. Teraz zawodnicy Wisły chcą wziąć tutaj trzecią wieżę na bocie. Ostatnia wieża tier 1 naszych motorniczych. O, jeszcze dołącza Jacobs na Londruidzie tutaj. Oj, boski tutaj inicjowany, ten Abaddon jeszcze nie ma ulta, musi troszeczkę uważać. Kontrinicjacja, nietrafiony stun, bardzo dobra reakcja, szybkie ścięcie drzewa i wyjście przez Marsa. Teraz tutaj Wisła szykuje musi się... uważać. No, tutaj sporo zawodników się zbiera. Bez cooldownu. Arena gotowa, AJ jeszcze niestety bez ulta, tak samo jak Crystal Maiden. Zobaczmy w sumie, jak wyglądają poziomy. Trzech supportów, trzech zawodników jeszcze bez poziomu szóstego. Son Goas tutaj jako jedyny support posiada szósty poziom. No cóż, Son Goas wraz z Jacobem mamy arenę. Arena łapie Londruida, łapie Nature's Prophet'a, ale trochę brakuje follow-upu. Jednocześnie inicjacja na linę. Nietrafiony stun, Buddha tutaj ładnie zdodżował. I zawodnicy Wisły próbowali coś tutaj złapać, ale nic się nie udaje. Z drugiej strony wykorzystana arena, więc możliwe, że wreszcie ten push na bocie będzie mógł postępować ponownie. No, cały czas w tle tych wydarzeń Jack i Meepo siedzą w swoich dżunglach. Tak, farmią dosyć komfortowo. Zobaczmy, Jagger na 4200 networka, Meepo 5300. Obaj zawodnicy nie wyglądają najgorzej. Meepo chyba idzie w defuzala, chyba nawet ten defuzal do niego idzie, tak się zgadza. Natomiast Juggernaut idzie w Battle Fury. Okej. Okay. Ciekawy wybór facebootów. Raczej widywałem obecnie Juggernautów z Power Threadsami, szczególnie z racji reworku na Blade Fury, ale... No nie jest to najgorszy pomysł. W sumie tutaj przyda się zarówno move speed, żeby uciec od leszraka, jak i dużo armora. Dosyć zrozumiałe. Niestety nie jestem graczem pozycji numer 1, nie znam się aż tak dobrze na ostatniej mecie. Niemniej jednak bardzo mocny push, to co widzimy, Diabolik Edyk na czwartym poziomie i ta wieża na midzie jeszcze 15 sekund temu miała pełne HP, a teraz praktycznie pada. 200 HP, jeszcze kilka uderzeń. No to jest to tempo, to jest ten push, o którym mówiliśmy. Londruid nie obawia się potankować nawet osobiście troszeczkę tej wieży. Wieża zostanie zdenajowana ostatecznie, ale tak czy inaczej padnie. No i papież znowu mocna inicjacja, bardzo odważnie, miał runę shielda, ale to już troszeczkę zużyta. Teraz kontrinicjacja, arena trafia tylko Son Goasa, spear nie trafiony, papież bardzo low, zabija CM-kę, ale sam zginie także Buddha, więc to jest dwóch za dwóch. Teraz ult jej nie trafia nikogo poza niedźwiadkiem, chyba to będzie koniec walki. Boże, tak znowu śmierć papieża, ale myślę, że tutaj Jacob na Londruidzie może gdzieś tam przejąć wręcz priorytet tego Kora. Wiemy, jak Londruid potrafi się rozpędzić, więc tak, mimo śmierci papieża dalej przeżył Londruid, który potrafi być obrzydliwy absolutnie, jeśli chodzi o agresywną grę i wczesny push. No widzimy sporą przewagę. Trzy kory po obu teamach są dosyć zbliżone networkiem, przy czym do kory po stronie Wisły to jest 6600, 6800, 7200, to są trzy topowe pozycje, a kory po stronie motorniczych, no niestety 5600, 5500, 5300, czyli ponad 1000 średnio mniej. Sumarycznie 7000 przewagi. Prawie 14 minucie. Z Son Goasem. O tej Son Goas teraz złapany. Chciał przejąć tą runę Expa najpewniej zbliżającą się. Son Goas 2-3 sekundy, czy on jeszcze przeżyje do tej runy? Son Goas próbuje... Podniósł runę! Wow! No to było warte. To było warte. Nie sądziłem, że przeżyje na tyle długo, ale no ładnie przeżył i wyklikał idealnie przed śmiercią.
tak bardzo elegancko. To są dwie Wisdom runy po stronie Radiant. Tak, widzimy teraz tutaj. tutaj są dwie runy, nikt nie podniósł tutaj runy od siódmej. Mipo teraz podnosi dwie runy, wskakuje z poziomami, Mipo na 12 poziomie. Okej. Okay. Papież tutaj łapie, gdzie mamy? Łapie tutaj... Crystal Maiden, tak? Przejmuje tutaj też jakieś staki. No i ten Leszrak rozpędza się. Leszrak no, ja tak, rozumiem, już niedaleko 12 poziomu, więc... Rozumiem trafić stack Bounty Rune, bo to się zdarza często, ale Wisdomek chyba jeszcze nie widziałem. A szczególnie no, patrząc na to, że Wisła to jest team, myślę, ze średnim MMR-em około 8000, to są raczej zawodnicy nie z pierwszej łapanki. Ale inicjowany Mipo? Oj, Mipo tutaj... Mipo zginął, gdzie on został złapany? Chyba na górze, tutaj jego skronu widzimy wykorzystaną arenę ult CM. No, to musiała być szybka egzekucja, bardzo fajny pick-off dla zawodników jeżdżących tramwajem. No, inicjacja stanem Luny, następnie Blade Fury, Arena i na końcu jeszcze Freezing Field. Niemniej jednak ta śmierć została opłacona wieżą T2 na bocie. Teraz inicjacja Jacob, ale ma od razu tarczę, od razu Dispela i teraz Tideman tutaj na Marsie. Jest pierwszą ofiarą, reszta zawodników próbuje uciekać, może jeszcze tutaj ktoś zostanie złapany. Sprout nie trafia. Papież mimo wszystko, oj, bliski stun nie trafia, z drugiej strony ładny stun Liny chyba zatrzyma chwilowo inicjację. Chociaż Jacob wskakuje za T3, ładny ult, Nature's Propheta dobije tutaj AA. Teraz widzimy teleportację Juggernauta, czy tutaj może będzie jakaś próba podjęcia? Chyba nie, chyba to bardziej teleportacja, żeby przepłoszyć zawodników Wisły z ich High Granda. I w międzyczasie Leszrak nietkniętą wieżę na midzie ściągnął do mniej niż 1/5 HP. Obrzydliwie mocna ta postać. Zwróciłem uwagę na staty Mipo, które wiele mówią o jego zaangażowaniu w teamfighty. 0-1-0, no tak, Mipo tutaj bardzo dobrze się bawi farmiąc i zasadniczo nic chwilowo więcej tutaj nie robił. Tongoas, agresywny teleport. Mamy Orchida na tym Nature's Prophecie. To jest spory problem. Juggernaut ze skończonym Battle Fury, ale no to nawet nie jest blisko do Manty. Szybka, trochę bolesna śmierć dla Juggernauta. Zobaczmy może w tej chwili przerwy przedmioty, jakie mamy. Kaya and Sanj na Leszraku wraz z manabotami, Mipo, Diffusal Blade, niedługo Scepter, Son Goas z Orchidem, Boski z Holy Locketem i Arcane Butami na Abaddonie. Londruida tak łatwo nie sprawdzimy, bo musimy kliknąć w jego miszka. Mamy Echo Sabre, Diffusal Blade chyba zmierza do Harpuna, tak, jeszcze 500 golda. Z drugiej strony Tideman, Mars z Blinkiem, Sol Ringiem, Juggernaut z Battle Fury, Buddha z Boots of Travel, Dragon Lansom, Barthes na AA, jak na razie z Marabutami zmierza w kierunku Forstaffa i Crystal Maiden zmierza w kierunku Forstaffa, jak na razie tylko Tranquille. Więc tak się prezentują przedmioty na tą 17, prawie 18 minutę. W międzyczasie Wisła ponownie podejmuje wieżę, tym razem ostatnie T2, które znajduje się na topie, szybko znika. Opa. No będą w stanie teraz zamknąć całą mapę dla siebie. No i tutaj mnie zastanawia ten wybór Boots of Travel, no nie jest to najgorszy move speed, no, dokładnie. Ale czy to aby na pewno jest najlepszy wybór dla Liny, która niedługo utknie po prostu na swoim High Grandzie? Boots of Travel jest spoko, żeby się poruszać i farmić dookoła mapy, ale oni nie będą mieli tej mapy. No, Lina tutaj nawet do końca nie reaguje. Inicjacja, arena, łapie trzech, ulte jej, łapie Londruida. Mamy jeszcze ult Juggernauta, Jacob bardzo low, Jacob musi uważać. Defensywny shield, kupi mu trochę czasu, nieważne, ocali go. Za to zginie Mars, za to zginie Lina, jednocześnie Mipo dołącza wreszcie do walki. Ładna siatka na trzech, ładny nóg. Widzimy mega Mipo, skończony mega Scepter. Mipo zestunowany, buyback na Marsie, próbował zespirować do tyłu. Troszeczkę nie trafił, wejście Nature's Propheta, Son Goas tutaj próbuje ocalić swojego Mipa, zapłaci za to swoim życiem i nawet nie wiadomo, czy do końca było to niezbędne, ale jednak baraki na midzie padają i Wisła przechodzi do puszowania topa od razu. Mamy tutaj nawet lekkie tipy. Podczas tego teamfightu Lina została złapana przez Mipo sama i zginęła. Czyli tak zginęła. Mapy. No to nie jest dziwne, Mipo tutaj jest
ex-aequo top networfem w tej grze, więc ten zawodnik jest naprawdę niebezpieczny. Teraz Buddha odrodził się, Lina bardzo odważnie, mamy skończony harpun na misiu i Lina bardzo low, teraz ulty jej trafia w papieża, papież bez many praktycznie. Chwilowo z włączonym healem, ale wyjdzie chyba z tego cało. Rasamon niedźwiedzia zginie, AA, bez szans. Mars też jest slowowany, dyfuzowany, teraz jeszcze wyciszony przez Orchida. Mars także zginie, slowowana także Lina. Meepo wchodzi pod T4. Meepo użyje mega Meepo, zakopie się pod ziemię, jest bardzo low. Wyjdzie tutaj z lekką ilością HP, ale możliwe, że... O, wyszedł już. Mamy shielda, mamy heala, Meepo jest cały i zdrowy mimo wszystko. Widać. No właśnie, ta potężna siła puszcza od, nie wiem, 3 minut chyba non-stop. Całą grę praktycznie, ale teraz ostatnie 3 minuty, no już druga linia baraków, teraz kontrinicjacja, jeden Meepo się cofnął, pozostałe klony zostały. No i pracownicy MPK niestety tracą znowu Juggernauta. No ten tramwaj niestety uczył się chyba od wrocławskich tramwajów, bo wydaje się być absolutnie wykolejony. No to jest zdecydowanie wrocławska szkoła. Wrocławska szkoła jazdy, definitywnie. Jeżeli no we Wrocławiu śpieszycie się do pracy, to właśnie tak działa tramwaj, którym jedziecie. Teraz ładna arena, łapie tutaj czterech zawodników, Meepo zultowany... Ej, Meepo także zginie, zginął Lone Druid. To jest pierwsza dobra walka po stronie zawodników kolei. Wiadomo, o czym mówimy, złapany także Nature's Prophet także zginie. Papież też się musi wycofywać, zginęła wprawdzie CM-ka, ale to do trzech za jednego. Boski tutaj złapany, Boski chyba także bez ulta. Zginie wprawdzie... Ej, on jest chyba po buybacku. Ostatecznie trzech za dwóch. Ale całkiem niezła obrona, jak na to co widzieliśmy. Zobaczmy, no to jest jedna z najlepszych walk, jaką widzieliśmy. Ale widać, że papież tutaj dalej się nie boi. Wchodzi, ma gotową siwę. Jest wściekły. Jest wściekły, jest niebezpieczny. Buddha bardzo low, ma pajka. Kupi troszeczkę dystansu, ale papież niezbyt obrywa. Buddha teraz zgoniony. Widać użyteczność jego Boots of Travel, bardzo szybko biega. Niemniej jednak Bloodthorn zakończy jego bieg, wykolei jego trasę. W międzyczasie Jacob. Mamy buybacka na linię. Crystal Maiden także złapana. Crystal Maiden także wykorzysta buyback. Jacker tam tutaj spinuje się już od razu, zanim zdąży zostać zbladtornowany. Mega creepy dla Wisły. To jest 22 minuta, 23 tysiące przewagi. Papież wchodzi głęboko, harpun łapie linę, ale mamy od razu Hurricane Pike'a. Zginął Mars, Juggernaut także bardzo low. Ładny ulte jej, ale chyba bez follow-upu. O, może tutaj Son Goas chociaż zostanie zabita, ale ładny heal, ładna tarcza. Nieważne, nie było nawet blisko. Cały czas Lina bita przez Lone Druida. Lina także zginie, 70 sekund. To jest śmierć po buybacku. Nature's Prophet sprautuje Crystal Maiden na bazie. Crystal Maiden zginie na swojej bazie. No, to nie wygląda na nic innego niż GG. Meepo jeszcze zblinkuje się na fontannę. Meepo zginie, a Son Goas troluje go. No to jest GG. To jest GG. O Boże. Ostatnia arena, właśnie zawodnik Marsa przekonał się o tym, co wielu mainów Lone Druida wie, otóż włócznia nie działa na misia. A jeszcze zdąży zginąć sobie tutaj Juggernaut, zginął wprawdzie Nature's Prophet, ale czemu ja to opisuję, to jest koniec gry, 23 minuta, 26 tysięcy przewagi. Rozsierdzony papież piknął Lesza i pchał budynki. No i niszczy przeciwników. Ale... Zobaczmy jeszcze... Granie przeciwko Lone Druidowi na trójce jest strasznie dziwne moim zdaniem, bo pomimo tego, że jest offlane'em, teoretycznie postacią, znaczy tak powiem rolą, o której się myśli bardziej o inicjacji, aurach i tak dalej, potrafi sam przejąć cały obowiązek right-clickowania przeciwników i Jacob tutaj wykorzystał cały space, który na to miał. Tak, no ten draft Wisły po prostu rozpędził się w
wskoczył pod koła tramwaju i tramwaj niestety nie poradził sobie z wyzwaniem. Bardzo szybka gierka, zdecydowana. Czy na koniec mieliśmy uporządkowane teamy? Nie, nie mieliśmy. To jest... jak na ostatnie kilka gier, które komentowaliśmy, to jest dosyć rzadkie. No, miła odmiana. No. Dobra, przejdziemy teraz na naszą dwójkę. Najbliższa gra, już tutaj sprawdzamy, już tutaj wam mówimy. O godzinie 22:00 to będą chyba Mordy do bicia versus Greatest Dota Team, planowana za 10-11 minut. Tak, to by się zgadzało z... I potem 23:00 Mordy do bicia versus 4 kapety. Możliwe, że nawet uda się troszeczkę szybciej tą grę zdobyć, jeżeli by się okazało przypadkiem kompletnie, że Mordy do bicia versus GDT to będzie także krótka 20-kilkominutowa gra. Absolutnie tego nie sugerujemy, choć jest to realne. Dopuszczamy taką możliwość. Na pewno. Bardzo możliwe. Ten terminarz jest elastyczny. Dzisiaj ale przyznam, że przy ilości tych gier to jest nam to na rękę, tak naprawdę. Czy dzisiaj mieliśmy grę, która trwała dłużej niż 30 minut? Oj, nie wiem. Chyba nie. Chyba nie osiągnęliśmy chyba nawet 30 minut. Chyba nie. Dzisiaj speedrunujemy. Zawodnicy chyba zorientowali się, że całkiem sporo gier jak na jeden dzień, stwierdzili, że lecą z tym koksem bardzo szybciutko. Dobra. Myślę, że teraz się udamy na krótką przerwę. No i planowo za 10 minut, może nawet troszeczkę szybciej, wystartujemy z kolejnym spotkaniem. Jak już mówiłem, tym razem Mordy do bicia versus Greatest Dota Team, grupa A, i kolejne spotkanie Mordy do bicia versus 4K Pety. I po tych dwóch spotkaniach zobaczymy, czy będziemy mieć potrójne pierwsze miejsce, a co za tym idzie, kolejne spotkania, żeby wyłonić zasadniczą kolejność w grupie A. Zapowiada się bardzo ciekawie i może być tutaj jeszcze kilka bonusowych gier względem tego, co planowaliśmy. Przekonamy się właściwie już za godzinę, dwie, jak to tak, będzie wyglądać. Dokładnie. A teraz znikamy na krótką przerwę. Do zobaczenia o godzinie 22:00.